No dobrze, najczęściej mnie widzicie na Polarisie, na quadzie, bo takie mam w garażu. Ale też mam tego Mavericka, o czym też pewnie wiecie. A czym jest ten Maverick? Właśnie, co to za sprzęt jest? To jest Maverick Turbo RR z 2023 roku, 200 koni, nie ma skrzyni biegów, ma jeden pasek. Ci, którzy jeżdżą Maverickami, to wy o tym bardzo dobrze wiecie. Ja mówię do tych, którzy nie jeżdżą takimi sprzętami i chcieliby coś więcej o nim usłyszeć. Ponad pół metra skoku, na asfalcie giba się jak przegubowiec. W terenie robi taką robotę, że dziury, które mają pół metra, to tak ledwo w ogóle poczujesz. Jak mają metr, to odczujesz. Jak mają dwa, to możesz przypadkiem już nie przejść, to nie przesadzaj wtedy. Fantastyczna maszyna, która od 0 do 140, bo ta ma odcięcie, idzie w przeciągu nie wiem ilu sekund, powiedzcie, poniżej 10 na pewno, odcina moc. Można ją wykręcić, żeby szedł 160 na godzinę, tylko po co? Jedź sobie terenem 140 i poczuj to, to naprawdę wyrywa z butów. Brak przedniej szyby, wiatr we włosach, fantastyczne uczucie. Niezapomniane, bo wielokrotnie jak przewiozę kogoś, kto nie miał styczności z takim sprzętem, to mówi, co to jest? I rączki chodzą tak. Także coś ciekawego. To jest właśnie Can-Am Maverick Turbo RR 2023. Uwaga, bo niektórzy mylą go już z Maverickiem, który wyszedł na 2023-2024 roku, 240-konny z DCT. Tego jeszcze nie mam. Przyglądałem się, jestem zainteresowany. Powiedzcie proszę, czy ten jest ciekawy, czy ten najnowszy, ta R-ka z DCT, jest dużo lepsza. Jestem bardzo ciekaw, bo ja zbieram te opinie, z wieloma ludźmi już rozmawiałem. Ci, którzy się znają, ci, którzy mają tego Mavericka i R-kę, to jestem ciekaw waszych opinii. Dawajcie śmiało znać. Maverick naszą trasę z Podforkłada, czy też z Tarnowa do Mikołajek przejechał bez najmniejszych problemów, żadnych awarii nie było. Przejechało się super, komfortowo, nie to co na quadzie, ale czy na quadzie lepiej, czy w Mavericku, nie wiem. Do tej pory nie wiem, szukam tej odpowiedzi. Fantastyczna przygoda była na tym sprzęcie. Wielokrotnie też zazdrościłem chłopakom, którzy na quadach jechali, bo w lasach, w wąskich przesmykach oni sobie jechali, a ja musiałem uważać, bo jednak ta szerokość, ta wielkość tego pojazdu jest taka, że spowalniało mnie to, za to na prostych sobie nadrabiałem tyle ile mogłem. Dobra, chodźcie, zaglądniemy do Mavericka. Jakie są podstawowe rzeczy na wyprawę? Nie mam nic tam fantastycznego, żadnych wodotrysków, bo ja ich nie potrzebuję. Zobaczcie to wszystko. Dobra, pierwsze co? Siatki na okna. Po co one są? Po to, że jeżeli byśmy mieli jakiś wypadeczek, to nam ręka nie wypadnie i nic się wielkiego nie powinno stać. Klatka resztę powinna utrzymać. Come on, come on. Zobacz tutaj zbiorniki paliwa 12-litrowe pod siedzeniem. Dwie takie sztuki aluminiowe dają nam gwarancję tego, że nie musimy tak szybko szukać stacji. Zasięgu mamy minimum to 200 km, a tak naprawdę przy delikatnej jeździe 300 km robimy Maverickiem. Ja nim jeżdżę w miarę delikatnie, więc tak szacuję, że 250 na pewno nim robię. Zobacz, tu nawigacja. Oczywiście Garmin. Przełożyłem składa Treat SXS, który byłby zamontowany o tam. Byłby lepszy. Ale póki co mam tą kładową. Tam mamy taki uchwycik, widzicie też na telefon, który można wsadzić. Pokażę, jak się wsadza jeszcze telefon tam. Bardzo, bardzo podstawowa rzecz. A spoko. Tak, tak, tak. Tu mamy, tu sobie zakręcamy i jest. I oprócz tego uzyskaliśmy również schoweczek. Tam. Co, niewyczyszczony, nie? Widzisz, nie postarali się. Ja jechałem sam, więc jechałem w kasku z intercomem Cardo. Dlaczego ja już wiem, wszyscy, którzy ze mną jeżdżą, już też wiedzą, dlaczego Cardo. Wszyscy się na to przesiedli, znaczy nie przesiedli, zaczęli użytkować, bo co się przesiąść, to się można z pojazdu na pojazd, a nie ze słuchawek na słuchawki. Niemniej jednak, ja jechałem z Cardo systemem w kasku CKX i to jest jak najbardziej rozsądne rozwiązanie.
Zdemontowałem szybę przednią, tutaj ja tu miałem pleksę, nie mam tego, ponieważ jest lato i było bardzo upalnie, bardzo kurzyło. I chciałem to wietrzenie, chciałem ten przebieg powietrza, bo jak jest tylko szyba na przykład, to kurz strasznie też kotuje w środku. Co jeszcze? Chodźmy zobaczyć, co mamy w kuferku. Panowie i panie, popatrzcie. Standardowy uchwyt kanamowski, moim zdaniem jest ok. Wada, koło, które jest, jest wysoko. Czyli środek ciężkości przenosi nam. Ja jeżdżę nie rajdowo, rekreacyjnie, więc dla mnie to nie jest wielki kłopot. Tak jest i mi to nie przeszkadza. Kufer też kanamowski, oryginał. I co my tu mamy? O Jezu, nie chcecie wiedzieć, nie wiem, nie przygotowywałem się do tego. Jakaś woda mineralna, tu są ubrania przeciwdeszczowe w drybagu, power tape, jeszcze wody, winda jest, o zobacz tam windę, winda jest, jakby trzeba było zmienić. Jeszcze miałem elektronarzędzie w postaci wkrętarki, gdyby trzeba było wymienić koło, bo nieraz jest tak, że ktoś sobie weźmie koło, ale nie weźmie sobie klucza do wymiany tego koła. Na szczęście tym razem nie musiałem nic wymieniać. Frytytki, kompresor, zapasowy pasek, to są takie elementy, które gdzieś tu ze sobą miałem. Oczywiście kabanosy też by się gdzieś znalazł. Tak to mniej więcej wygląda. Ja, delikatny wyprawowiec mawerikowy, tak to mam. Koła zmienione na 15, ale to już z poprzedniego wyjazdu. Jeszcze żyją, ponad 3000 przejechane. Jest, można tym dalej jeszcze jeździć. I co jeszcze, i co jeszcze, i co jeszcze? Chyba tyle tak naprawdę w Mavericku potrzeba. Jak dla mnie. Płyty spodnie. Ja nie mam tego zamontowane. Mam ustawionego go na miękko. Jak widzę wielkie wyjeby, to po prostu przed nimi zwalniam, a nie próbuję za wszelką cenę ich przejść. Tak jak powiedziałem wcześniej, to nie są rajdy, to są wyprawy, to jest przyjemność, to jest rekreacja. Do tego używam tego Mavrona.